Nie udało wam się wbić 10 tysięcy łapek w górę. Dlatego od dzisiaj mój plan skłócenia ekipy wchodzi w życie. Zniszczę ją na kawałki! Jak ją zniszczę? Tego się dowiecie, oglądając odcinek do samego końca. No i drugi odcinek. Na jednym z kanałów ekipy Luferka. Moja Martynka niestety zachorowała. Sami słyszeliście, że przez ostatnie dwa odcinki, a w zasadzie to nawet trzy, gdy nawet u mnie była, to było takie kaszelek, kaszelek, k. Martyna brzmiała jak wokalista Slipknota. I chciałbym teraz, żeby każdy z was bez wyjątków dla Martyny zostawił tą jedną łapkę w górę. Każdy, kto to słyszy, niech zostawi dla niej łapkę w górę i niech napisze komentarz: Martynko, zdrowiej, to przypnę na serducho. A ten kwiatuszek, który został po niej, po tym jak przyjechała do nas, no ja dam tutaj, o. I Martyna, jak to słyszysz, to zdrówka ci życzę, dużo zdrowia, dużo zdrówka, zdrówka. Ona jeszcze ma leczenie kanałowe robione w zębie, więc Martyna nawet może nie być tydzień. Leczenie kanałowe to jest leczenie, słuchajcie, zęba, kiedy on już nie żyje, kaput, nyść, nie ma go. To bardzo jest bolesne, jest to robione pod mikroskopem, więc wolę, żeby Martynka się wykurowała i wróciła do nas, była pełna energii. I wyślijcie jej cieplutkie komentarze, żeby mogła sobie poczytać, żeby się uśmiechnęła, no bo jeszcze ma egzaminy. No, witam wszystkich bardzo cieplutko, bardzo serdecznie. Ja jestem Lufer, to jest kolejny odcinek z Luferkolandii. Zobaczcie, co zrobiłem. Tak, Martyna jak to ogląda, to prawdopodobnie mnie uwielbia, kocha i jednocześnie nienawidzi ze względu na to, że troszeczkę projekt zmieniłem. Przód wygląda identycznie tak, jak z Martyną zakładaliśmy i tak, jak mieliśmy zrobić, ale niestety tył. Martyna, proszę, nie bij mnie, proszę, ja wiem, że ty mnie bardzo, bardzo lubisz, nie bij mnie. Tutaj troszeczkę zmieniłem i tutaj troszeczkę poszerzyłem i tutaj będzie większy balkon i ja zostanę, słuchajcie, pobity. Ja będę bity, no... Co tam jest? Oh my gosh! Siema, Bielak, elo, dzień dobry. Czekajcie. Zawsze to robiłem, kiedy był tam ten most obok tego. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Luffer. Witam wszystkich jeszcze raz, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie dołączyć na Luferkolandię, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę, bo to są takie jakby rzeczy, które musicie zrobić, żeby dołączyć na Luferkolandię i piszcie komentarze do losowania. Dzisiejszy odcinek do losowania będzie na końcu odcinka, więc oglądajcie go oczywiście do samego końca albo na środku, a wam nie powiem wam kiedy dokładnie. I zrobiłem właśnie tutaj tą dziurę, ładnie to wygląda, tutaj trzeba będzie zrobić takie malutkie wystające lampiony ładne. Siema Hagi Wagi, cześć! Siema, dzień dobry, siema, to jest Dytmati! Siema! Siema Natek! Siema! Widziałeś nasz dom? Ja do was patrzę, a nie widzę waszego domku, ładny, a widzieliście mój dom? No, twój jest też kozacki! Ej, ładny! Ładny jest, ale mały domek! Ej, takie pytanie, Lufer, ty to będziesz więził księżniczkę, czy co? Ja mam księżniczkę Martynkę. Ale czemu ten domek jest taki mały? Nie jest mały. Jest bardzo różowa. Dzień dobry Emilia, dzień dobry Smolax. Cześć. Dzień dobry. Słuchajcie, dzień kochani, dobry. Emilia wyszła z tak jakby więzienia, które jej zbudowaliśmy, bo dowiedzieliśmy się, że Hagi Wagi wbił się na moje konto. Tak, i żebrał. No właśnie. Wbił się na moje konto, no i niestety nie mamy wpływu na to, co on teraz robi. Miałem powiadomienie na Gmailu, że ktoś się włamał na moje konto i tak dalej. Ja nic z tym nie mogę zrobić. Nie mam, menadżerem jest u mnie Smolax, jest u mnie Tytmati, ale ja nie mogę nic. What the fuck? Także tak, więc jeżeli będzie się coś działo, jeżeli Hagi Wagi będzie wchodził albo na moje konto, albo na konto Dircika, bo też próbował, albo na przykład na Smolaxa, który dzisiaj też wraca na YouTube'a. To? No właśnie! Dzisiaj Smolax nagrywa swój pierwszy odcinek, więc słuchajcie, od razu po moim odcinku, czyli o godzinie 15, mam nadzieję, że wbijecie na odcinek Smolaxa, albo tam 14:45, zobaczymy. Ja chciałem was zaprosić, jak skończycie oglądać odcinek ten, wbijajcie od razu do Smolaxa i zostawcie mu łapkę w górę, bo kiedyś musimy mówić 100 tysięcy widzów. Dzisiaj w planach mam na odcinku zrobić ogrodzenie. Ogrodzenie, które ogrodzenie będzie... Ogrodzenie, z czego chcesz? No właśnie, musicie mi pomóc, bo ja chcę zrobić w tym mniej więcej stylu, żeby to było mniej więcej tak. Tak. Patrzcie. No. To byłoby... wejście byłoby... tak jak na takiej fajnej serii, którą nagrywaliśmy. O!
Tu żelazne. W jakiej serii? I tu żelazne. O co chodzi? Ej, bo ja jakiej serio serii, nie wiem inne. Jakiej serii. Ja też nie wiem. Nie występowaliście w tej serii? A no tak, wy nie występowaliście tutaj, to jest inne uniwersum. To było zo? Nie, to było więzienie. O Boże. Co? Co to za seria, nie rozumiem. Emilia grała w żyrafę, nie, ja hipopotamem! Bo ja tańczę! Ej, pomyślisz, że ja wtedy tam grałem jedynego człowieka. A ja serio? Nie byłem nikim. No. Emilia ja tam... była hipopotamem, bo sama chciała. A. Nie! Lufer był lwem? Ja byłem lwem. Tak. Ja byłem pingwinem. Kasze był zebrą wtedy. Ej, Kasze był zebrą. Kasze zebra to było. Ej, nie wiem, czy Martyna mnie zabije, ale nie, no ładnie to wygląda, tylko... A nie zlewać się z Damkiem trochę? Nie, no właśnie, lekko się zlewa. A to nie lepiej będzie na przykład ze Stonebricku? Na razie zrobię obrys. Robię obrys naszego ogrodzenia, potem sobie będziemy zmieniali. Martyna... Paki, a my jak zrobimy? Ja bym zrobił żywopłot. Opa, opa. Dobry pomysł. No właśnie, ja muszę tutaj pomyśleć, jak tą fontannę jakoś zrobić. No fair! Co? Masz może lampiony? Lampiony? Nie, takie latarnie z tego, z pryzmarynu. Ja jestem najbiedniejszym graczem na tym serwerze. A, to trzeba będzie pójść do podwodnej świątyni. Ja też jestem. Ja jestem najbiedniejszy. Nie, ja jestem najbiedniejszy. Nie, ja! Ja jestem najbiedniejszy! Ja jestem najbiedniejszy! Nie, ja! Ja jestem najbogatszy! Ja jestem najbogatszy! Ty tak? Chcesz porównać? Ty chcesz zobaczyć się... Ile masz bloków diamentów? Ile mam bloków diamentów? Już cię mówię. Czekaj chwilę, muszę znaleźć. 64... A czasami nie miałeś ich usunąć? Nie, po... Nie. Jeden był legalnie sprzedany, drugi usunąłem. No, mam... A no tak, pamiętam, byłem przy tym. 76 bloków diamentów i 58 diamentów. No dobra, to ja mam 23 tylko. Ha! Wygrałem! Yes! Wow. Jak krzyczy! Jak krzyczy! Poczekaj, daj mi tydzień! W tym miejscu, o tutaj, o, będzie coś takiego wystającego, takiego ładnego, drewnianego, tak jak wygląda dom Tonego Starka, sami widzicie. Mniej więcej coś takiego chcę wybudować, w sensie nie, że wystaje mi dom, tylko... O, jakie tam ładne domki! Nie ma, w sensie coś... Nie mam, nie wiem. O, tam jest ta żelazna rakieta. To takie drewniane coś, takie, że można będzie patrzeć się, kto co robi i tak no dalej. Taras. No taki taras, taki duży, no. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Ej, podoba mi się tutaj, bo tu się powoli tak wszystko zmienia fajnie i w ogóle... O, tam jest w ogóle ta żelazna rakieta, nie wiem, czy mogę zobaczyć smolek, zasz domek? No możesz, mogę, ale to są tylko fundamenty i tam nic więcej nie ma. No właśnie, tylko fundamenty. Czemu tak wolno budujecie? Surowy stan! Jak wolno? Czemu dopiero surowy stan macie? Ale ty jesteś ogromny, Boże, jak ja cię nienawidzę, to jest po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Tam. Ej, Emilia, a mam do ciebie pytanie. Emilia brzmi jak Martyna. Ale na górze jeszcze nie byłeś, na górze jeszcze. Ale tam też jest stan surowy. Nie jest. Nie jest tam surowy? Znaczy jest, oczywiście. Jest. Gdzie to schody? Nie widzę. Tu. Gdzie? Tu. Ale ojejku, to stan surowy? Ojejku, są takie malutkie, że ich aż nie widzisz. Ojejku. Ale Dircik, powiem ci, że ty masz najwięcej wybudowane. Ja wiem. No bez... Wow, Dircik. Powiem, że ta budowla jest przepiękna. Ja a gdzie wiem, twoje współpracownicy? Tu będzie taki taras, tu będzie dom. Ej, rzeczywiście się to zlewa, strasznie. A, tu będzie słoń i tu żyrafa, no. To ej, jeszcze, ja widziałem ostatnio małe słoniki. Masz problem póki nie do widzę, domu? Póki nie widzę, ej, to nie istnieje. Mam pomysł. Masz problem? Tak. No. Mam pomysł, tylko pewnie będzie wyglądał durnie. A gdyby zrobić takie ogrodzenie? Czekaj, daj mi. Za dużo, dobra. Wymyśl coś na tek. Ja bym postawił tutaj stone bricki, a ej, tu... tak, stone bricki i tutaj, no. Tak. Żelazo. Nie. Jakie żelazo, to by wyglądało tak źle. U, żelazne te. No pracy? Nie, no to co to nie, za więzienie? No właśnie o to chodzi. No a nie lepiej, żeby to właśnie jakby rozjaśnić i na przykład zamiast tego tych cegieł dać drewno ołkowe, co się to zwykłe. I... No i tutaj czekaj, albo liście. Czekaj, ja mam stone bricka jeszcze. Albo czekaj. Po prostu dać liście zamiast tych cegieł i tutaj właśnie drewno. O, czekaj, z tym stone brickiem, jak macie pokaż. Żeby wam się nie zlewało. Czekaj, idę z stone brickiem. No, pokaż. Czekaj. No daj tu, no.
No ładnie. Ładnie. No. Nie wiem, ta cegła mi nie leży jakoś. No dobrze, cegła, dobrze, tak. Nie, dobrze, bo to... Tylko... A co jest jeszcze? Coś jest jeszcze ceglanego? Jest jakaś pila cegła? Ten, brikowy neteryt. A to nie. Albo piasek. Albo piasek, stąd są... sandstone. Ej, Mati, my zróbmy ogrodzenie z kobla. To! To Martyna Emilia, będzie można zadać. Z dirta. Ej, ale mam takie pytanie do was. Takie bardzo, bardzo, bardzo ważne. No to może byś tak do nas podszedł, a nie latasz. Ja jestem tutaj. A to co o tym mówisz? No właśnie. No to jakby Martyna, to stój! No jakby Martyna mnie, słuchajcie, atakowała i tak dalej, i biła i w ogóle... To się mówi ojoj. Nie, to byście mnie obronili. Daj mu to ten jeden. Tak. Nie, to mój. A ja mam 3 na przykład. Dyrcik! Tak? Obroniłbyś mnie? Jasne, moją łapatą diamentową. Którą ci dałem! Łapatą diamentową. Ej, dlaczego jesteś na terenie mojej działki? To. On. A ja się pytam, czy to jest ten dom? Właśnie, z takiej... drewno. Aaa, popatrzcie, strzela do mnie! Panie Luferku, mam to pana pytanie. Za jakie pytanie? Bo chodzi o... Gdzie pan jest? Który to pan? Tam jest. Jestem, pan ja. Pan ja? Który? Hagiwagi 1. Tam jest. Który to Hagiwagi 1? No ten, gdzie ma jeden. Panie, panie jeden. No, nie. Proszę, mogę z panem na chwilę? Tak, jakie pytanie ma mam pan? Mam apel tutaj, bo pan to i tak to fajnie zrobił i ja proponuję, żeby tutaj nie było czegoś takiego, że Uznałem. Że ja z panem Mati mamy coś takiego i pani Emilia z panem Smolesem mają coś takiego, to ja proponuję, żebyśmy działkę zwiększyli gdzieś dotąd naszą. A jak ludzie będą przechodzić przez ten? Między no dobra, to czemu zająłeś więcej terenu niż nie no, ja to naprawię, w sensie ja to mogę teraz usunąć, tylko teraz nie zrobiłem tego, żeby skrzynki, wiecie. A to możesz teraz walić, dobra. W ogóle mam do was pytania, ekipa. Jak w ogóle podoba wam się to właśnie, że tak wpada na taki pomysł, że jesteśmy tak blisko siebie i jest takie rondo? Dla mnie spoko. Takie... Ja mi... No spoko, co ty robisz?! No bo tutaj też masz za dużo przecież, patrz. Jezus, Mark, co ci się stało? Jest, skończyłem podłogę. Co się dzieje? No, co się dzieje, sąsiedzi? No, ej, chodźcie tutaj szybko, chłopaki! No czekaj, no, lecę. Moja ręka! Fioletowy jest! Mam fioletową rękę! Co ci się dzieje? Co jest z nim? No co się ze mną nie tak? Ej, no co wiecie? A co ci się zmieniło? No, mam cały tutaj ekwipunek fioletowy, jedzonko fioletowe, serduszka fioletowe, wszystko fioletowe się stało. Co jest? Co, serio? No tak, naprawdę. Nie, to jest dziwne, ja się go w oczach fioletowości. No nie! Ej, jakiś agresywniejszy jesteś! Ej, stój! Sorki. Nie wiem, coś we mnie wstąpiło, kazało mi strzelać. What the fuck? Co tu się dzieje? To jest dziwne. Co ci się stało, Smolak? Nie wiem, nie pamiętam. AAAA! Jesteś zielony! Zieloną rękę, co się dzieje? To jest dziwne. Zielony. Czemu ja widzę wszystko na zielono? Czemu ja mam też serduszka i zielone jedzenie? Dird, ja chcę dird! To się z tym co się dzieje? Boże święty, ja chcę dird! Czekaj! Dirdzik! Dirdzik! Ja chcę dird, to chcesz! Co się dzieje na tym serwerze? Kupisz... Jak nie jakiś... Czarna postać, teraz Hagiwagi! Ja dziękuję za... Ej, ale no, zostaw tego dirta! Nie, ja chcę dird! Zostaw! Różowa pała! Różowa pała! Się boję! Wszystko okej, dirci? Dirt! Gdzie ty jest dirt? Dirta, ja chcę więcej dirta. To może kopca by nie słyszał? Pomarańczowy! Co jest? Czemu jestem pomarańczowy? Ja stąd... To się z tobą stało! Czemu ty tutaj to wiesz? Proszę, nie wchodzić do mojego domku! Czekaj, muszę iść coś pokopać i to skopać. No! Idę to skopać! Nie! Boli cię coś! I co ty? Idę to skopać! No, ja mam tyle energii, żebym skopał cały... ten! Zostaw to! Zostaw to! Lufę, jesteśmy normalni! Nie! O nie! O nie! O nie! Kopać! O nie ja! O, miedź! Patrz! No zwariowali! Nie!
Przestań, pajacu, głupi! A ty jesteś głupi jak bot! Przestań! Głupie, przestańcie, chłopaki, się bić! Przestańcie! To co się dzieje? What the fuck, Natek? Co ci? Natek? What? Ja... Ty, Paty, chodź zobaczysz, co się stało z Natkiem! Czekaj, mam węgiel! Natek? Natek, co się stało? Nie wiem, o co wam chodzi. Co się dzieje? A, co jest z nim? Natek? Co ty jesteś, jakiś komputer? Komputer. Wynaleziony w 1859 roku przez Alberta Einsteina nad niego, ponieważ przez niego została wynaleziona bomba atomowa. Jezus. I on skopiował Wikipedię? Wikipedia. Założona przez jakiegoś grubego technika ekstry. Nie ciebie, Smolak. No, co się stało z tobą? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Brak dalej. Ale patrz, to zaraz pod twoim domem węgiel jest i wodę masz tam dużo. Czemu nas zamienia na jakieś dziwne kolory? Nie, głośny. Jest. Emilia jest żółta! Emilia? Żółty! Żółty! Ej, alarm! Jezioro, jesteśmy jak Power Rangers! Różowa, nie żółta! O, ale ja nigdy nie było Power Rangers! A nie, był Power Rangers! Ja idę zbierać kwiatki, papa! Co? Analiza kwiatków! Emilia, wracaj tu, kwiatki, się zgubisz! Analiza kwiatków! A będzie tam cementy? Kwiatki, kwiatki... Zgubisz się, wracaj! Kwiatki zbierać, muszę zbierać kwiatki! Zostałeś tylko ty jako... normalny. No właśnie, czemu jesteś normalny? Nie mam zielonego pojęcia, czemu jestem normalny. Ja mogę skopać mój dom? Daj mi kwiatka, daj mi kwiatka, daj mi kwiatka. Nie możesz skopać mojego domku, proszę mi go naprawić! Ej, ale ja tu zła kopalnia! Nie! Uspokój się! Kopalnia. Potrzebna ludziom, żeby pozyskiwać surowce zewnętrzne. Ej, ja tu jestem! To nie ma rzeczy. Dlaczego ja się nie... Przestań! Analiza ciszy. Cisza. Polega na tym. Nienawidzę. Na ty kurde głupie tępe dziecko. Dziecko. Forma życia. Od noworodka do lat 18. Oznacza to śmierć. Pomóc ci? Ej, serio, jak chcesz tu robić? Czemu mnie zakopałeś? Cię! Lufer! Przestańcie już, uspokójcie się. Jestem królem! Ej, jak chcesz robić piwnicę, to lepiej zdobądź gąbki, bo tam masz tyle wody. Jestem królem! Taki sam mam tego kolor. Serdecznie dosyć! Aaa, co jest z nim? Co się z tobą? Czemu jestem czerwony? Zmienił kolor. What? No, fajnie, geniuszu, ale... przystojny kolor. Przestań! Przystojny. Oznacza osobę na wyraz atrakcyjną. Ej, każdy z... Geniusz też, ty też! Dobra, ale ja chcę pokopać coś, nie wiem, cokolwiek. Ej, ja chcę kwiatki zbierać. Każdy z nas dostał jakieś cechy. Smolax ma jakieś... O, drzewo! Ej, ja drzewo. Też mam czerwony... Nie zauważyłem tego. Ej, Smolax, ja mam czerwony ten panel, a ty masz czerwony panel? W sensie fioletowy. Fioletowy. A ty jesteś jakiś komputerowy, robotowy? Ty niebieski chcesz panel. Coś kopać cały czas? Dircik cały czas dirt, Emilia cały czas kwiatki. Co ale się nie wiem, dzieje? Nie wiem, wiesz co, ja tu widzę świat cały na pomarańczowo. Ja wszystko widzę na żółto. Ja wszystko widzę na zielono. Słuchajcie, widzowie, komentarz do losowania. Wszyscy to Hagi Wagi. W Minecraft to przypnę na serce, to jest komentarz do losowania na Luferkolandię. Piszcie. Poczekajmy, aż coś się wydarzy w nocy, bo w nocy dobra. Pewnie dziwne rzeczy się dzieją. Jaki masz plan na wnętrze? Na pewno na górze będzie sypialnia. Tutaj chcę zrobić taki duży salonik. Tutaj będzie taki... Tak... On nadal swoje. Tak, tutaj będzie taki duży salon. Tutaj prawdopodobnie będzie kuchnia, ale to zobaczymy. Kopać. Kopanie. Ej, co robi Smolax? Smolax. Siedzi w domku u nas. W domku. Okay. I coś tam chyba jeszcze ozdabia, czy coś? Ja sobie tutaj rozświetlę. No, żeby się nie, mopki nie rozpiły. Pyk. Ładnie to wygląda. Co to? Hagi-wagi 2 różowy! A tu Martyna była. Martyna? No ona była 2. Co, czemu ona poszła do Smolaxa? O co chodzi? Ej, tam widać musimy ich w oknie. Się dowiedzieć. Widać ich w oknie. Rozmawiają! Chodź, Martyna mi mówiła, że nie można podglądać ludzi i tak dalej. Ale ty nie chcesz ludzi podglądać, to jest coś dziwnego, chodź. Zasada podglądania, jeżeli nikt ciebie nie spotka, coś tam to nic się nie stanie. Luferek.
No co mogą robić? No Lufret i Martyna coś robią ze sobą, chyba się całują. Analiza. Prawdopodobieństwo pocałunku Smolaksa i Martyny 99%. No Luferek! 1% nieznane. No, no chodź tu! Idę. Zapraszam was teraz na drugi odcinek, o którym mówiłem. Koniec ekipy nadchodzi.